Na ostatniej sesji radni miasta Dębica przejęli cmentarz przy ulicy Cmentarnej, którym do tej pory zarządzała parafia świętej Jadwigi. Tylko Adam Rogowski był przeciw, a czterech radnych wstrzymało się od głosu. Radny Adam Rogowski swoją decyzję argumentował tym, że w mieście brakuje pieniędzy na wiele inwestycji, a koszt samego ogrodzenia to 2 miliony złotych. Coroczne kwesty na cmentarzu w małym stopniu pokrywają renowacje zabytkowych nagrobków. Radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali za przejęciem nekropolii, ale Andrzej Bal przyznaje, że na ten temat było dużo dyskusji. Było bardzo dużo dyskusji. Faktycznie jest grupa mieszkańców, że nie chcieli tego, żeby miasto to wzięło, ale widząc sytuację, jaka jest dzisiaj tam na tym cmentarzu, co się dzieje, widzimy, że on popada w ruinę, to są duże koszty w utrzymaniu. No niestety nie dają sobie rady z tym, parafia sobie nie daje rady z tym i myślę, że to jest zasadne w tej sytuacji przyjęcie tego cmentarza, tylko tak jak mówimy, nie chcemy go przyjmować tak, że go przyjmiemy i później on dalej będzie popadał w ruinie, tylko chcieliśmy tutaj ewidentnie od pana burmistrza wiedzieć, w jakim zakresie, kiedy i co będzie planowane tam do zrobienia, bo wiadomo, że uważamy, że też wiadomo, że w jednej kadencji czy za rok wszystkie te potrzeby, które tam są, nie możemy zrealizować. Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta, zaznacza, że na tego typu inwestycje można zdobyć dofinansowanie. Jesteśmy w stałym kontakcie z konserwatorem zabytków. Pewne rzeczy, które on nakreślił nam, będziemy realizować. Nic nie jest napisane, że ma być to bardzo szybko w pierwszej kolejności. Na pewno pierwszym działaniem, jakie trzeba podjąć, trzeba porozumieć się z rodziną pana hrabiego Raczyńskiego odnośnie tych kaplic. I to był najważniejszy temat, żeby po prostu ich namierzyć, gdzie mieszkają i zdobyć odpowiednie dokumenty, żeby można było wystąpić o pieniądze na remont tych kaplic. Na pewno takim drugą kolejną rzeczą to jest konserwacja drzewostanu. Kruche drzewa na pewno do tego będziemy podejmować, mamy swoją firmę, choć każde drzewo jest chronione przez konserwatora i pewno sukcesywnie po jednym, po dwa będziemy w jakiś sposób to zabezpieczać. Jest ogrodzenie, na które można zdobyć dofinansowanie. Jeżeli już będziemy właścicielem, będziemy występować o różne środki na tego typu inwestycje. Stary cmentarz parafialny w Dębicy powstał na początku XIX wieku.